Chodź. O, bela, tygada. Selfie z makaronem? Tak. Cześć dziewczyny! Świat mógł być piękniejszy, gdybyśmy się tylko bardziej postarali, gdybyśmy się lepiej wychowywali, lepiej uczyli. Przyszłam dziś do programu Cooking Challenge w imię piękna, w imię sztuki, w imię dzieci. Razem z Fundacją Pogotowie Artystyczne udowodnimy razem z dziewczynkami Polką i Oliwką, że sztuka nie zna granic, nawet w kuchni. To co? Do dzieła? Woo! To chodźcie! A wiecie w ogóle, co to jest, znaczy sztuka w kuchni? Nie. Więc mam dla was dwie koperty. Znajdują się tam znani nam malarze. Musicie wybrać, którą? Może żółtą. Albo niebieską? Żółtą? Dobra, niebieska. Picasso. To jest Guernica. Może to jest zbyt smutny obraz. A może coś z okresu niebieskiego? A może szkice? Możemy zrobić to z makaronu. A wiecie, jak zrobić makaron? Tak! Wrzucamy makaron i solimy. Dodajemy kapkę oliwy. Z samego makaronu to będzie trochę smutne. No. To możemy zrobić na przykład z warzyw. Może... O to! Makaron mamy ugotowany. Możemy zabrać się do pracy. Zamiast Pablo Picasso mamy ale Pablo Spaghetto. A co jest fajniejsze? Zajęcia w szkole czy gotowanie w Cooking Challenge? Gotowanie w Cooking Challenge. Orzeszek. Orzeszek? Czy jak powiemy wszystkie we trzy coś razem, to będzie orzeszek? Tak. No to teraz razem powiemy... Picasso! Orzeszek! 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 Myślę, że Picasso byłby z was bardzo dumny. Tak, masz bardzo rację. Ładny. Kształt i forma makaron idealnie pocięty. Oczy? Świetnie. Nie lubicie spaghetti? Nie lubimy pomidorów. No ale przecież na pizzy jest sos pomidorowy. Nie, to ketchup. Orzeszek. To dziś Cooking Challenge stworzyłyśmy sztukę przez duże S. Spaghetti! Orzeszek! No i jak? Będę codziennie robić takie spaghetti. Naprawdę? Mhm. A wiecie, że to nie był ketchup? Tylko? Co? Mhm. To była prawdziwa pasata. Ale mówiłaś, że to będzie ketchup. Ale to było i tak takie dobre. No. Gotować można z przyjemności, ale również w istotnym celu. Gotowanie ma przesłanie. Stworzyłyśmy dzisiaj z dziewczynkami obrazki, bo sztuka wnosi dużo dobrego. A więc w tym celu chciałabym nominować Kasię Glinkę, która ma ogromne serce i myślę, że wniesie do tego programu Cooking Challenge nową, bardzo pozytywną energię. A wy? Może jakiś aktor? Tak! Ja Maćka musiała. Jest taki śliczny. Maciek, szykuj się. Oliwia? A ja bym chciała nominować w Cooking Challenge Blowka, youtubera. Super. Piątka.